32-latek podejrzany o zabójstwo matki trafił do aresztu Wrocław. 32-latek podejrzany o zabójstwo matki trafił do aresztu. Na 3 miesiące aresztował sąd rejonowy w Dzierżoniowie 32-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo swojej matki. Ciało kobiety policjanci znaleźli w jednym z ogródków działkowych w Bielawie na Dolnym Śląsku. W sobotę 28 listopada prokuratura postawiła 32-latkowi zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Według śledczych mężczyzna zamordował swoją matkę, zadając jej ciosy w głowę oraz dusząc. Prokurator rejonowy w Dzierżoniowie Tomasz Fedorszczak powiedział, że po dokonaniu zabójstwa mężczyzna wyniósł ciało matki z domu i ukrył je w kompostowniku w jednym z ogródków działkowych. Sąd rejonowy w Dzierżoniowie w sobotę późnym popołudniem orzekł wobec 32-latka 3-miesięczny areszt. Podejrzany zgłosił zniknięcie matki. Prokurator Fedorszczak poinformował, że podejrzany podczas przesłuchania nie przyznał się do zarzutu. Jego wyjaśnienia były fragmentaryczne, twierdził, że to nie on i że nie było go na miejscu zbrodni, powiedział prokurator. Śledczy wskazują, że dowody świadczące o winie podejrzanego są mocne, nie ma on też, według prokuratury, alibi. Prokuratura nie podaje motywów działania 32-latka. To wyjaśni dalsze postępowanie. Dziś można powiedzieć, że nie był to motyw finansowy, powiedział prokurator Fedorszczak. Policja rozpoczęła poszukiwania 64-letniej mieszkanki Bielawy po tym, gdy zgłoszono jej zaginięcie. To podejrzany o zabójstwo syn oraz inna osoba z rodziny zgłosili zaginięcie kobiety. 32-latkowi grozi dożywocie.